która dzisiaj przyszła, jest skłonna do współpracy z artystą w sferze wspólnego śpiewania. No to piosenka programowa, hymn Zakładu Usług Satyrycznych w Stu Jezus, piosenka o tym, że życie jest dziwne. Podczas pobytu w cukrowno zastęp karcerzy słów całe skąd wyrobił żółtą łódź pochodną i przemalował ją na niebiesko, by rosły na niej łopian i mech. Życie jest dziwne, mech, by rosły na niej łopian i mech. To można powtarzać. Życie jest dziwne, mech. No na razie świetnie, zobaczymy jak będzie dalej. W środku znaleźli stół stałowy i siedem kryczy niewygodnych. To taki zestaw standardowy, niektórych typów łodzi podwodnych. I szafestito zdębowych dek. Życie jest dziwne, ek. I szafestito zdębowych dek. Życie jest dziwne, ek. Nie no, myśmy kiedyś występowali w szamotułach, tam tak nie powtórzę. Nagle w tej łodzi coś zaleciało, więc poruszono takim wieczkiem, a tam na mostku dziecko stało. W dłoni trzymało tą książeczkę, a w drugiej portret premiera Czech. Życie jest dziwne, a w drugiej portret premiera Czech. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Są zwroty dramaturgiczne, to trzeba uważać, to nie jest dobre. Chłopiec na minie miał Oktawian, ojciec Jaromir, matka Zdenka, ktoś się być może zastanawia, o czym naprawdę jest ta piosenka. Kiedy pan powie, to zawsze mam dech. Życie jest dziwne. Kiedy pan powie, to zawsze mam dech. Życie jest dziwne. Życie jest dziwne. Dziwne. Jeszcze 12 zwrotów, ale 11 włączam głębę. Idą na górę do świętej Anny, góry niezmierne i pobożne. A to jest pieśń o nieustannym kryzysie polskiej piłki nożnej. I tak samo mnie obchodzi jak czeskie dziecko w podwodnej łodzi. Boże, kolegia, Wisła czy Lech, życie jest dziwne. Oczy to Legia, Sparta, Oborniki czy Lech. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest proszę do mądrych. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne. Zagwarnijcie szybciej. Cały czas na pierwszym miejscu dowodów na niebanalną myśl ludzką skoncentrowaną w tej części świata, to jest ogłoszenie, ktoś mi kiedyś podarował, to jest poniewierane, bo to już wiele lat służy, ogłoszenie wywieszone na klatce schodowej pewnego bloku. Administracja domów mieszkalnych wywiesiła takie ogłoszenie, przeczytam Państwu tylko pierwsze zdanie, będziecie mieli dowód na naszą niebanalność. A tej administracji ogłoszenie, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego będą pobierane opłaty za psy w wysokości 24 zł oraz 12 zł od rencistów i emerytów.